Witam Państwa w programie Kwalifikacje dla Każdego. Programie, w którym mówić będziemy o tym, że na rozwój warto stawiać przez całe życie. Pokażemy, jak bez względu na wiek uaktualniać posiadane umiejętności, uzupełniać wiedzę i nabywać nowe kompetencje, bo przecież uczymy się przez całe nasze życie. A dziś zapraszamy Państwa do świata sportu. Sprawdzimy bowiem, jak rama kwalifikacji zmieni tę branżę. Zapewnienie jakości usług w branży, pozycja polskich trenerów na rynku międzynarodowym i troska o klientów to główne motywacje budowania sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie. Zwiększenie dostępu do zawodów stworzyło szansę poszerzenia rynku pracy w sektorze sportu. Więcej osób może wykonywać zawód trenera i instruktora sportu. Ale żeby nabyć kwalifikacje trenera, trzeba spełnić ogólnie sformułowany wymóg posiadania wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu. Nie każdy bardzo dobry zawodnik będzie w przyszłości dobrym trenerem. I zaryzykuję nawet takie stwierdzenie, że z reguły ci słabsi zawodnicy mają lepszą rękę do pracy z młodzieżą i osiągają lepsze rezultaty. My jako Ministerstwo Sportu i Turystyki wykształciliśmy 3600 animatorów, którzy prowadzą zajęcia na naszych orlikach. Wydaliśmy bardzo fajny podręcznik dla nauczycieli, tych najmniejszych, tych maluchów, czyli nauczycieli klas 1-3. Podręcznik Mały Mistrz, w którym przekazujemy wiele ciekawych i fajnych informacji, jak uatrakcyjnić zajęcia wychowania fizycznego. Prowadzimy program Multisport, gdzie również zajęcia prowadzą trenerzy i tam również trenerzy muszą te kwalifikacje poprzez różnego rodzaju kursy podnosić. Kilka razy już się spotkałem, jak to na rozmowie rekrutacyjnej, akurat nie w moim przypadku, ale u innych osób padało pytanie, czy miałaś kiedyś kontakt ze sportem wyczynowym? Okazuje się, że dla wielu pracodawców jest to bardzo istotna kompetencja czy umiejętność wyniesiona później wcześniej ze sportu, która można przełożyć na pracę zawodową. I tak też ja u siebie zauważam, że bardzo dużo tych umiejętności wyniesionych ze sportu, takich jak samomotywowanie się, w ogóle wyznaczanie sobie celów, podejmowanie decyzji nieraz bardzo szybko, liczy się w pracy codziennej, w biznesie. Także zauważyłem, jak ważna jest komunikacja, tą, którą ja wyniosłem ze sportu, z załogą, z trenerem. Nie ukrywam, że bardzo dużo tych umiejętności wyniesionych ze sportu wykorzystuję dzisiaj w pracy, w codziennym biznesie. Wprowadzenie ramy kwalifikacji dla sportu przełoży się na poczucie bezpieczeństwa i zdrowie uczestników zajęć sportowych. Tutaj tak naprawdę najważniejszy jest ten trener. Przede wszystkim przygotowany, wykształcony, z pasją, z wiedzą. To rzeczywiście taki człowiek jest w stanie, myślę, zachęcić do tego, żeby kontynuować i uprawiać jakąś dyscyplinę sportu. W przyszłości ramy kwalifikacji dla sportu wpłyną na rezultaty polskich sportowców i wybór studiów na uczelniach o profilu sportowym. A ze mną w studiu są już Państwa i moi goście. Pani profesor Jolanta Rzyśko, rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Witam. Oraz pan Andrzej Żurawski z Instytutu Badań Edukacyjnych. Witam serdecznie. Dobry. Pani profesor, na ile rama sektorowa pomoże czynnym zawodnikom? Przykład Mateusza Kuśnierewicza pokazuje, że po zakończeniu kariery sportowej można się znakomicie odnaleźć w nowej rzeczywistości, w przypadku akurat Mateusza Kuśnierewicza, biznesowej. Jakie to może być wsparcie dla zawodników? Badania wskazują, że sport, a w szczególności sport wyczynowy, kształtuje cały szereg różnych kompetencji, które są niezbędne w bardzo różnych zawodach. Tutaj w polityce europejskiej posługujemy się kategorią kariery dwutorowej. Zawodnicy kończą karierę w wieku 25-28 lat. I czasem dopiero wtedy zaczynają zastanawiać się, co dokładnie ze sobą zrobić. A wtedy niestety na dzisiejszym bardzo dynamicznym rynku pracy jest już za późno. W związku z tym rzeczywiście sport pozwala kształtować cały szereg kompetencji, a rama pozwala je uznać. Pracodawcy pytają w czasie tych rozmów kwalifikacyjnych o to, czy kiedyś pan miała coś wspólnego ze sportem wyczynowym. Coraz
częściej. Proszę zauważyć, że w coachingu biznesowym coraz częściej stosuje się właśnie narzędzia związane ze sportem, również w innych sektorach gospodarki narodowej. Sport bardzo często jest traktowany jako narzędzie w realizacji różnych innych polityk. Czyli sport kształtuje, tak jak tutaj Mateusz powiedział, takie cechy, których bardzo często nie wykształtowalibyśmy na sali wykładowej, w trakcie studiów czy jakiegoś szkolenia. Panie Andrzeju, w jakim stopniu środowisko sportowe zaangażowało się właśnie w pracę nad ramą kwalifikacji w sporcie? Nasz zespół ekspertów, który tworzył sektorową ramę kwalifikacji, liczył prawie 40 osób. To byli różni praktycy, profesorowie, praktycy biznesu, trenerzy, szkoleniowcy. Ta grupa ludzi była na tyle zróżnicowana, że pozwalała nam zdobyć pełną wiedzę na temat tego, co się dzieje w sektorze. To też świadczy o tym, że jest zainteresowanie w branży, że jest potrzeba na takie narzędzie, które pozwala na jakieś wiarygodne porównywanie kwalifikacji. Też głównym celem istnienia sektorowej ramy kwalifikacji jest to, żeby kwalifikacje, które można zdobywać w danej sektorze, można było ze sobą porównywać. To znaczy, jeżeli ma pani możliwość zdobycia kwalifikacji trenera na przykład rekreacji albo trenera fitnessu, ma pani cztery instytucje, które panią tego szkolą. I w tym momencie dotychczas, jeśli nie istnieje sektorowa rama kwalifikacji, trudno jest powiedzieć, która firma oferuje lepsze usługi. Dzięki sektorowej ramie kwalifikacji może pani powiedzieć, na którym poziomie jest kwalifikacja oferowana przez daną firmę i w ten sposób nasza oferta jest wiarygodna i transparentna. Pani profesor, to jakie są efekty tej waszej państwa wspólnej pracy? To są efekty wizualne naszej wspólnej pracy, czyli właśnie sektorowa rama kwalifikacji w sporcie. Rama kwalifikacji jest tworzona w Polsce jakby w częściach, bo najpierw powstała rama szkolnictwa wyższego, w związku z tym szkolnictwo wyższe już tą praktykę wdrożenia ramy do swojego działania przeszło. Ja myślę, że kluczową rzeczą jest to, że rama jest wdrażana, że powinna być wdrażana w taki sposób, żeby zmienić świadomość ludzi. Po co ona jest? Rama sektorowa w sporcie plasuje się od poziomu drugiego do poziomu siódmego, czyli doszliśmy do wniosku, że nie wszystkie poziomy obejmuje, natomiast nie zawiera w układzie horyzontalnym, jakby nie zawiera wszystkich zawodów związanych ze sportem. Ale daje gwarancję, że do zawodu nie trafią osoby przypadkowe. To bardzo ważne, kiedy chociażby są to osoby, które mają pracować z naszymi dziećmi i spędzać z nimi dużo czasu. Daje gwarancję przy rzeczywiście umiejętności zastosowania ramy. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak z niej korzystać, to ona sama gwarancji jest tylko narzędziem w rękach, w związku z tym sama gwarancji nie da. Podsumowując, można powiedzieć, że dzięki temu narzędziu, jeżeli będziemy potrafili się nim dobrze posługiwać, więcej młodych Polaków zostanie zarażonych pasją sportową? Miejmy taką nadzieję, że te osoby, które będą zdobywały kwalifikacje w sporcie, będą zdobywały już nie tylko wiedzę, jak to się działo bardzo często do tej pory, ale będą zdobywały przede wszystkim umiejętności i kompetencje personalno-społeczne. W przypadku kształcenia pasji najważniejsze jest zarażanie tych młodych ludzi własną pasją, a to jest na pewno kompetencja personalna. To nie jest coś, czego można się nauczyć z książki. Tak więc miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. I to piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Powoli kończy się nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem. Czas więc na podsumowanie. Przez całe życie możemy kolekcjonować i uzupełniać kwalifikacje zdobyte różnymi ścieżkami. Wspierać to będą sektorowe ramy kwalifikacji, na przykład rama kwalifikacji dla sportu. To dzięki niej będziemy mogli lepiej ocenić umiejętności trenerów sportowych naszych dzieci. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.